Państwa, ze mną już mój pierwszy gość, Justyna Ciechowla z wydawnictwa Replika. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Dzisiaj dwie książki, które do nas zawitały. Ta, którą już troszeczkę przedstawiłam naszym telewidzom. Bardzo mi się ten pomysł na książkę, na taki właściwie podręcznik podoba. Domowe wydatki pod kontrolą. No właśnie, jak wydaje Justyna Ciechowla z te pieniądze, rozsądnie czy nierozsądnie, jak każda inna kobieta? Ach, wiesz co, to różnie bywa. To zależy od dnia, pory roku, fazy księżyca. Zdarza się tak, że czasami zaszaleję i niestety... Jesteś rozrzutna czasami. Staram się nie, ale czasami mi nie wychodzi. I wtedy warto sięgnąć właśnie po taką książkę, po taki podręcznik. Tak. Powiem szczerze, że kiedy pani Joanna Mróz, autorka tej książki, wysłała do nas propozycję wydawniczą, zastanawialiśmy się i zrobiłyśmy zebranie w gronie w zasadzie kobiet przede wszystkim w redakcji i zastanawialiśmy się, czy taka książka zainteresowałaby kobiety. I powiem szczerze, że patrzyłam pod względem swoich doświadczeń z domowym budżetem, z doświadczeń mojej mamy, moich koleżanek i zdałam sobie sprawę, że w sumie tak, bo zawsze nam jest potrzebna jakaś pomoc i chociażby doradzenie, co zrobić, żeby jednak zaoszczędzić te pieniądze. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy słyszy się ciągle, że tutaj cięcia, tutaj podwyżki tych artykułów, tamtych. No i każdy z nas ma kredyty, czy to na mieszkanie, czy to jakieś otwarte karty debetowe. Każdy próbuje tą kupkę sobie uzbierać, żeby chociaż na te bieżące wydatki było, a już zaoszczędzić to już jest marzenie po prostu, które wydaje się nie do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. No i pani Joanna Mróz daje nam taki poradnik, który opowie nam, jak to zrobić, żeby nam się to udało, ale nie w taki rygorystyczny sposób tutaj musisz zrobić to, tamto i tamto, jak wykonasz 3 punkty, to dopiero możesz przejść do następnej fazy i zrobić. Nie, pani Joanna podjęła taki bardzo, bardzo przemawiający do nas sposób opowiedzenia, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Książka powstała na podstawie jej własnych doświadczeń, ponieważ mówi to otwarcie, że miała również takie problemy kiedyś, żeby stanąć na nogi, żeby sobie samemu dać radę w życiu, ale też na podstawie doświadczeń, które zebrała prowadząc warsztaty finansowe właśnie dla kobiet. Pani Joanna jest wykładowcą... No proszę, czyli bogate doświadczenie już w tej dziedzinie. Tak, to jest właśnie tak, jak pani Joanna nam przedstawiała, to jest książka, która zrodziła się tak naprawdę z doświadczeń, czyli z rozmów z kobietami, z rozmów, które prowadziła właśnie prowadząc warsztaty dla również w Poznaniu tutaj, dla jednego z festiwali dla kobiet i właśnie stąd się wziął pomysł na to. Również pani Joanna ma dość spore doświadczenie, dlatego że jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej finansów, więc z dwóch stron kobieta, która wie, co mówi. Bo z jednej strony absolutnie możemy jej zaufać, tak, prawda? Tak, ja czuję, że to jest po prostu książka dla mnie i książka, która mi pomoże w poradzeniu sobie z własnym budżetem domowym. No właśnie, ja się tak zastanawiam, bo kto zazwyczaj rządzi tymi finansami w rodzinie? Czy to jest właśnie kobieta? Tak by się wydawało z tej perspektywy tej książki, prawda? Mi jest trudno powiedzieć, dlatego że ja się spotykałam właśnie z domami, gdzie kobiety zarządzały tym budżetem. Mężczyzna to był ta osoba, która przynosiła, no powiedzmy, znaczący budżet, bo jednak mężczyźni w Polsce nadal więcej zarabiają, mimo że wykonują te same obowiązki, powiedzmy, co kobieta i mają te same stanowiska. Więc oni przynoszą dużą część do budżetu. Kobiety też przynoszą, nie ukrywajmy tego, bo coraz więcej kobiet realizuje się zawodowo i w związku z tym często spada na kobiety obowiązek płacenia rachunków, robienia zakupów, tych przykrych rzeczy, których mężczyzna, wracając zmęczony do domu, nie jest w stanie już koordynować i zarządzać tymi. I właśnie to kobieta jest rozliczana potem z wydatków, ile za co zapłaciła i dlaczego tak drogo, tak? I dlaczego tak dużo. I to najczęściej ja się spotkałam z tym, nie mówię, że tak jest we wszystkich rodzinach,
spotkałam się z tym często, że kobiety właśnie zarządzają tymi wszystkimi finansami, robią przelewy, robią, zastanawiają się, skąd tutaj przełożyć do tej kubki, czy do tej kubki to już jest, czy to jest kubka na wakacje, czy to jest jeszcze kubka na bieżące wydatki. I często jest właśnie tak. Poza tym mamy takie motto na tej książce, które właśnie przyświecało nam przy pomyśle na tą książkę, ponieważ jeśli uczysz mężczyznę, uczysz osobę, jeśli uczysz kobietę, uczysz rodzinę. Tak, właśnie chciałam to również przeczytać, bardzo mi się to spodobało. Tak, bo... Bardzo prawdziwe powiedzenie. No właśnie tak nam się wydaje, że to jest bardzo prawdziwe powiedzenie, ponieważ kobieta to dzieli się swoimi przemyśleniami ze wszystkimi, i z rodziną, i z najbliższymi, i z tym mężem, który jest dla nią tą drugą połówką w rodzinie, w domu. I często właśnie mężczyzna chcąc nie chcąc absorbuje do siebie tą wiedzę. Do tej rozmowy i na temat tej książki, drodzy Państwo, jeszcze na pewno powrócimy. Czeka na nas jeszcze kolejna propozycja, ale to już za chwilę, czyli po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.